W tym filmie, pogadamy o trzech rzeczach związanych z polem elektrycznym: potencjale, energii potencjalnej i pracy w polu elektrycznym. Te pojęcia są ze sobą silnie związane, więc warto wspomnieć o nich w jednym materiale. Gdy istnieje jakieś ciało naładowane, na przykład dodatnio, to ono wytwarza pole, taki niewidoczny twór jak jakiś jeti, który pośredniczy w oddziaływaniu między ładunkami. Gdy umieścimy w tym polu dodatni ładunek próbny, to siłą rzeczy zacznie on przez to pole oddziaływać z ładunkiem pierwotnym. Będą się te ładunki odpychać, więc gdy ładunek centralny stoi sobie w miejscu jak suseł, bo go ktoś przytwierdził, to ładunek próbny będzie się od niego odsuwał ruchem niejednostajnie przyspieszonym możemy go w tym ruchu zatrzymać w tym momencie ładunek próbny spoczywa ale wywiera nacisk na dłoń siłą równą sile oddziaływania elektrycznego to wynika wprost z prawa kulomba jak zacznę teraz przesuwać ładunek próbny do ładunku wytwarzającego pole, to wykonuję nad tym ładunkiem próbnym pracę. Dzieje się tak, bo muszę przynajmniej przeciwdziałać sile elektrycznej od ładunku pierwotnego, która działa na ładunek próbny. Nadążacie? No i co to oznacza? Dokładnie tyle, że przesuwając ładunek próbny do źródła pola, wykonałem pracę, a ta praca, czyli w sumie energia zgodnie z zasadą zachowania energii, nie znikła, a zmieniła właściciela. Ta energia ukryła się w ładunku próbnym w postaci energii potencjalnej, i gdy rękę zabiorę, to ten ładunek zacznie poruszać się w prawo. Jego energia przy tym nie będzie się zmieniać, a zamieniać, bo energia potencjalna będzie zamieniała się w trakcie tego ruchu na energię kinetyczną. Cała sytuacja jest bardzo podobna do tej, w której podnosimy ze stolika jakiś przedmiot, wykonując przy tym pracę, by po chwili go puścić, co zaowocuje uderzeniem przedmiotu o stolik. Tutaj praca została wykonana by zwiększyć energię potencjalną przedmiotu, czyli zwiększyć jego całkowitą energię mechaniczną, a po puszczeniu przedmiotu energia potencjalna zaczęła zmieniać się w energię kinetyczną. W przykładzie z polem elektrycznym dzieje się dokładnie to samo. Proste? Jasne, że nie, ale myślał, że do udźwignięcia Podsumowując, gdy umieścisz ładunek próbny dodatni w polu centralnym, to w danym miejscu pola będzie działała na niego siła. Ładunek próbny będzie miał wtedy w sobie ukrytą energię, energię potencjalną. Z tego wynika, że pole elektryczne musi mieć w sobie jakąś dodatkową cechę, oprócz natężenia, no i zwiemy ją potencjałem. Potencjał pola, podobnie jak to było przy natężeniu pola, będzie wyrażać się innym wzorem dla pól centralnych, a innych dla pól jednorodnych, a wzory te wam właśnie tutaj zapisałem. Tego po prawej z dużym prawdopodobieństwem używać nie będziecie, ale ten po lewej jest bardzo ważny i lepiej się go nauczcie. Wróćmy jeszcze do animacji. Wiemy, że pole ma natężenie, i to natężenie pomaga nam określić kierunek i zwrot linii pola, co zaś daje nam wiedza o potencjale? Po pierwsze, gdybyśmy zaczęli określać z czystej ciekawości potencjał w różnych miejscach, to okazałoby się, że w takim polu centralnym dla równoodległych punktów od źródła pola potencjał pola jest identyczny. Jak połączymy kropki o równych wartościach potencjału, otrzymamy w ten sposób, w takim prostym przykładzie, ładny okrąg. Tę linię można dać dla odróżnienia od linii pola jako linię przerywaną. Nazwalibyśmy ją linią stałego potencjału, nazywaną też linią ekwipotencjalną. Takich okręgów, podobnie jak i linii pola, można rysować nieskończenie wiele. To co warto jednak wiedzieć, to że linie ekwipotencjalne są zawsze prostopadłe do linii pola. Ta wiedza jest przydatna przy wyznaczaniu linii pola. Gdy ładunków źródłowych jest więcej, to pewnie jak wiecie, linie pola będą układać się bardzo skomplikowanie. Podobnie zresztą jest z liniami stałego potencjału. Takie linie ekwipotencjalne nie będą wtedy ładnym okręgiem, jak miało to miejsce w przypadku pojedynczego ładunku. W sumie to linie stałego potencjału można sobie wyobrażać, jak linie takiej samej wysokości na mapie geograficznej. Gdy ładunkiem źródłowym jest ładunek dodatni, to wtedy moglibyśmy sobie wyobrażać w przestrzeni trójwymiarowej, że mamy do czynienia z wielką górą potencjału. W przypadku ujemnego ładunku sytuacja jest odwrotna, więc byłaby to po prostu depresja. Te trójwymiarowe modele, by Wam łatwiej w szkole to pokazywać, rysuje się w formie wykresów. Przedstawiają one wtedy wygląd takiego potencjału pola w zależności od odległości od ładunku centralnego. Można nawet narysować rozkład potencjału wzdłuż jakiejś linii przestrzeni dla większej liczby ładunków, ale tego z całą pewnością w szkole robić nie będziecie. Wiem, że potem wszystkim niektórym oczy mogą już od tego krwawić, więc lećmy dalej. Jak już mamy te linie potencjału wyznaczone, choćby dwie. To znaczy, że wiemy, jakie potencjały posiada pole w pewnym obszarze przestrzeni. Co to daje? Choćby to, że jak odejmiesz te potencjały od siebie, to się dowiesz, jakie panuje napięcie między tymi dwoma miejscami. A z tego to już w sumie łatwo i pracę upoliczyć, korzystając z tego wzoru. Omawiane dzisiaj pola nazywamy zaś zachowawczymi. Oznacza to, bez wchodzenia w szczegóły, że wykonując pracę w takim polu, nie jest ważna droga, jaką pokonasz, by dojść z jednej linii stałego potencjału na inną linię stałego potencjału. Możesz nawet się tutaj w nieskończoność kręcić, po czym dojść do drugiej linii. A wtedy wykonana praca będzie identyczna, jak ta, gdybyś poszedł po prostu wprost od jednej do drugiej linii. Dziwne to, nie? No dziwne, ale w sumie co zrobić? Na koniec została jeszcze do omówienia energia potencjalna. Ta oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, musi być związana z potencjałem pola i dla pól centralnych wyrażamy ją poprzez ten wzór. Co zaś wiemy o tych wszystkich wielkościach z dzisiejszego filmu? Że te wielkości są skalarne, czyli nikt nie będzie z Was wyciskał soku i pytał o zwrot i kierunek pracy, albo o zwrot i kierunek potencjału, czy też energii potencjalnej. Natomiast, aby lepiej zrozumieć, jak się ma to wszystko w zadaniach, to powinniśmy jakieś zrobić. W tym zadaniu macie policzyć potencjał pola w środku trójkąta równobocznego, pochodzącego od trzech ładunków punktowych. Co robimy? Dowiedujemy się najpierw z wiedzy matematycznej, gdzie wypada środek figury i jaka to odległość. Mam tutaj cichą nadzieję, że wiecie, że to będzie w dwóch trzecich wysokości od każdego z wierzchołków, a to oznacza, że odległości są równe i wynoszą dokładnie tyle samo. Liczymy teraz potencjał od każdego z ładunków w badanym miejscu, korzystając z poznanego wzoru. Dwa wyniki wyszły dodatnie, a jeden ujemne. No takie życie. Co robimy? A bierzemy te wszystkie wyniki i ze sobą sumujemy, uzyskując ten końcowy wynik potencjału w danym miejscu pola. W drugim zadaniu rysunek dali z zaznaczonymi liniami stałego potencjału. Dali też wartości tych potencjałów i pytają o pracę przy przemieszczaniu ładunku na wskazanych drogach. W punkcie A od razu widać, że w sumie przenieśliśmy ładunek, ale w sumie potencjał się nie zmienił, a to oznacza, że praca nie została wykonana. Będzie ona wynosić zero. Ktoś może powiedzieć, że to głupie. No i się chyba z tym zgadzam, ale zaraz wyjaśnię w dwóch pozostałych przykładach, dlaczego właśnie tak tutaj jest. W przykładzie B praca będzie równa iloczynowi różnicy potencjałów i ładunku. Ta praca wychodzi dodatnia. W przykładzie C praca wyjdzie ujemna. Co to oznacza? Dokładnie tyle, że w sumie nikt nie wykonał pracy, by ładunek przenieść, bo to sam ładunek sobie poleciał. Wracając do punktu A, jeśli więc nawet ktoś by przesunął ładunek w górę i wykonał pracę dodatnią, to przecież ten ładunek musi wykonać identyczną pracę, by wrócić na ten sam potencjał. Nie wiem, czy za mocno tego nie upraszczam, staram się opowiedzieć to intuicyjnie, ale pewnie zaraz ktoś się przypierdzieli, że fizyki nie znam i nie rozumiem. Zróbmy jeszcze jedno zadanie z potencjałami i kulami. Mamy trzy kule o znanych wymiarach i ładunkach. Jakaś melepeta połączyła najpierw dwie pierwsze kule, a potem je rozłączyła i połączyła kulę pierwszą i trzecią. Pytają w tym zadaniu, jaki będzie ładunek na każdej z kuli na samym końcu. Jest to zadanie, o którym wspominałem przy okazji zasady zachowania ładunku. Ładunek tutaj będzie zachowany, czyli suma tych trzech ładunków na pewno się nie zmieni. Przy łączeniu ciał istnieje zaś zasada, że ładunek będzie przepływał do momentu wyrównania potencjałów. Dlaczego? Bo przecież jak jest różnica potencjałów, to znaczy, że mamy to wzniesienie, czyli taką różnicę wysokości, czyli musi ładunek płynąć. A jak potencjał się wyrówna, to już ładunek nie ma się jak przesuwać. To tak jakbyście mieli sanki i próbowalibyście zjeżdżać z górki, która jest płaska. No raczej się nie da. Obliczenia przy tym wykonamy dwukrotnie dla obu tych sytuacji, uwzględniając przy tym, jak ten ładunek zmienia się w trakcie wykonywanych czynności. No i w ten sposób dotarliśmy do końca tego lekko przydługiego filmu. Mimo wszystko uważam, że pojawiło się tutaj tyle fajnych rzeczy, że będziecie go wspominać jak zarobiony hajs na komunii i tyle samo w sumie będziecie z niego mieć. Na koniec wrzuciłem, jak zwykle, podsumowanie wiadomości, które tej jednej osobie, która sporządza notatki w klasie, na pewno się uprzyda. Cześć!